Środę 13 lipca, witam Państwa, Artur Wisielewicz, magazyn miejski. Oto szczegóły dzisiejszego wydania. Oddawali krew. Powstaną siłownie plenerowe. Dziewiątego lipca na placu przy Bricomarché na Rąbinie odbyła się 10. edycja akcji Zbieramy krew dla Polski i nowrocławianie chętnie dzielili się tym cennym darem. Akcję poboru krwi zorganizowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział w Inowrocławiu. Kolejne zbiórki odbywać się będą w tym miesiącu w Mogilnie i Kruszwicy. Szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Zapraszamy wszystkich chętnych do oddania krwi. Dzisiaj jesteśmy przy Bricomarché od 10 do 13. Każda osoba, która ukończyła 18 lat i czuje się obecnie zdrowa, może być krwiodawcą. Wstępnie zawsze wykonujemy kwalifikację laboratoryjną, oznaczamy poziom hemoglobiny i doktor przeprowadza wywiad i na podstawie odpowiedzi zawartych w kwestionariuszu kwalifikuje bądź też nie dawcę do oddania krwi. Przypomnijmy, że krew można oddawać w dni powszednie w punkcie krwiodawstwa mieszczącym się w inowrocławskim szpitalu. Nowe siłownie plenerowe na terenie Inowrocławia powstaną do końca lipca. Znajdować się będą na osiedlach Piastowskim i Rąbinie. To kolejne tego typu obiekty, jakie miasto w porozumieniu z mieszkańcami wybuduje w Inowrocławiu. Niebawem z powodzeniem będzie można wzmocnić mięśnie nóg, brzucha, pośladków i rąk, a to dzięki takim urządzeniom jak biegacz, jeździec, orbitrek, wioślarz, twister czy wahadło. Korzystanie z siłowni oczywiście będzie bezpłatne. Dwie nowe terenowe siłownie w Inowrocławiu zostaną zamontowane na osiedlu Rąbińskim i na osiedlu Piastowskim. Na osiedlu Rąbińskim w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Zabaw Miś, nie na samym placu, ale tuż za ogrodzeniem, tworząc w ten sposób taki kompleks rekreacyjny już nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych również. Natomiast na osiedlu Piastowskim w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły zamontujemy siłownię w kompleksie gimnazjum nr 3 przy ulicy Władysława Łokietka. Wszystkie te wskazania uzgodnione zostały z samorządami osiedlowymi, z radnymi, bo to zresztą też inicjatywa grupy radnych Rady Miasta Inowrocławia, aby tę ilość siłowni w Inowrocławiu zwiększać. Mamy pojedyncze siłownie na kilku osiedlach w tej chwili zamontowane. W największym kompleksie oczywiście w parku zdrowiskowym. I w parku zdrowiskowym montując siłownię wiele, wiele lat temu, wiem, że była to jedna z pierwszych siłowni plenerowych w Polsce. Także to jest dobry kierunek. Wyprzedziliśmy innych. Dzisiaj nie można stać w miejscu. Jeżeli tylko mieszkańcy oczekują lepszych warunków do rekreacji, do możliwości spędzania wolnego czasu poza domem, to naszym zadaniem jest uwzględnienie tych wniosków i realizowanie ich. To już wszystkie informacje na dziś w magazynie miejskim. Dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro. Inowrocław po raz drugi znalazł się na wakacyjnej trasie Lata z Radiem. 10 lipca słynna Polka Dziadek rozbrzmiewała nie tylko w radiowej jedynce, ale również na Rąbinie. Inowrocławianie przez ponad 6 godzin bawili się w doborowym towarzystwie gwiazd polskiej estrady. Jako pierwsi na scenie pojawili się najmilsi i najmłodsi nieświęci, czyli Arka Noego. Popularne i proste piosenki o rodzinie, życiu i problemach dziecka, a przede wszystkim ogromnej miłości i pomocy Boga w codziennym życiu, doskonale przygotowały inowrocławską publiczność do dalszej zabawy. Wydarzenie, bo to nie jest zespół, a wydarzenie Arka Noego, to jest cały czas grupa rodzin wielodzietnych. Moja siostra, ja, nasi przyjaciele ze swoimi dziećmi, którzy się spotykamy na takich koncertach wyjątkowych jak dzisiaj i śpiewamy te piosenki, które od 16 lat są cały czas aktualne. I oprócz tych, które były powstałe, stawały właśnie te 16 lat temu. Śpiewamy też piosenki nowe z płyty Petarda. Jak widać, ludzie to bardzo lubią, bardzo kochają śpiewać razem z nami. Arka Noego, tak jak mówiłem, nie jest zespołem, czyli nie mamy żadnych prób. Koncerty to my gramy z naszymi zespołami, z Lux Torpedą, z Kazikiem, z 2TM23. Zdarza się, że gramy trochę koncertów latem
z Arką Noego. To jest dla nas taka wycieczka, jeżeli to jest tak przygotowane jak dzisiaj, jak na tym lato z radiem, no to jest sama przyjemność. Nie ma czegoś takiego, że kogoś to sprawia komuś trudność. Były takie, na przykład w mojej rodzinie była taka córeczka, jedna Wiktoria, która wolała rysować niż śpiewać. To jeździła z nami, siedziała sobie z boku i rysowała. Także u nas nie ma przymusu. Kto chce, to śpiewa, a większość dzieci tylko czeka, kiedy się wydarzy jakiś koncert. Na scenie pojawiła się taka maluda, dosłownie maluda. W jakim wieku są te dzieciaczki śpiewające? Słuchaj, nie wiem w jakim są wieku, bo co roku zmieniają. Natomiast co roku są starsze. Żartuję oczywiście. Dzisiaj rzeczywiście mieliśmy niesamowitą premierę, bo na scenie pojawiła się Halszka, która jeździ z mamą skrzypaczką. No i dzisiaj zażyczyła sobie mikrofon, że ona śpiewa w Arce Noego. No i to był jej premiera, jej debiut był na scenie w Inowrocławiu. Jutro znowu gonić, biec, latać ponad, śpiewała Sarsa, a wraz z nią tłum. Przebój za przebojem, tak właśnie wyglądał koncert artystki z charakterystycznymi różkami na głowie. Las rąk z komórkami w dłoni to element, który towarzyszy wszystkim występom tej wokalistki. Nie inaczej było w Inowrocławiu. Autografom nie było końca. Rok temu Grzegorz Markowski, zapowiadając koncerty, powiedział, że lato bez lata z radiem nie ma sensu. Czy po doświadczeniach z tego roku podpisujesz się pod tym? No tak, wiesz, to czego dzisiaj doświadczyłam, to faktycznie jest tak pozytywne i emocjonujące, że chciałabym to powtarzać wielokrotnie. Jest mi bardzo miło, że mogłam być częścią tej inicjatywy Polskiego Radia i nastroiło mnie to wakacyjnie. Dzisiaj konkurujesz z wielką imprezą, mianowicie z finałem mistrzostw w piłce nożnej, ale myślę, że jednak wygrałaś, bo nie wiem czy wiesz, ale twoje piosenki śpiewali wszyscy bez wyjątku, łącznie oczywiście z kibicami, czyli panami. Jak się czuje artysta, kiedy takie rzeczy mają miejsce? No, widzisz, to mnie onieśmiela trochę, bo jak uświadamiasz mi te rzeczy, to myślę sobie, że nie mogłam sobie tego lepiej wymarzyć w życiu. Wiesz, patrzę na te twarze uśmiechnięte i jednym głosem dopingują mi, śpiewają razem ze mną znane utwory. Dzisiaj Zapomnij mi, Naucz mnie, ale i Feel No Fear. Więc to jest coś, co jest najcenniejsze i każdemu artyście tego życzę. Inowrocławianie chętnie testowali radiowy mikrofon, sprawdzając swe umiejętności w specjalnym namiocie. Mikrofonowe dokonania zostały nagrane i przekazane ich autorom. Połączenie folku, popu i rocka to sprawdzony przepis na udaną zabawę. Gdy na scenie pojawiły się bratanki, pod sceną zrobiło się bardzo ciasno. Agnieszka Dyk swoją energią, charyzmą i wrodzonym urokiem porwała publiczność. Czerwone korale, w kinie w Lublinie Kochaj mnie, gdzie ten, który powie mi, siebie dam po ślubie. Tych hitów oczywiście nie zabrakło. Jeszcze przed koncertem artystka przypominała, że najważniejsza jest dobra energia. Czujemy, że tutaj jest to świeższe powietrze i ono dodaje naprawdę energii, więc... No, chcemy już wejść na scenę. A teraz tak pół żartem, pół serio, czy czujecie się niewolnikami pewnych piosenek, czy jednak z pokorą znosicie oczekiwania słuchaczy? Lepiej być niewolnikiem piosenek niż nie wiem, nieszczęśliwym człowiekiem. Ja te piosenki, które mi towarzyszą od lat, uważam, że to są tak zwane evergreeny, tak? I czy to jest negatywne? Właśnie nie. Trzeba mieć swoje piosenki ukochane, od których się jest troszeczkę uzależnionym, bo one zawsze kojarzą się z jakimś fajnym wspomnieniem i sytuacją. A dlaczego koncerty na trasie Lata z Radiem są lepsze niż wszystkie inne w całej Polsce? Bo to jest po prostu Lato z Radiem. 45 lat, no już taka tradycja i te takie, nie wiem, wyrobione zwyczaje. I ogólnie cała ta atmosfera jest niesamowicie wyjątkowa. 2 lata temu byliśmy na trasie Lata z Radiem. Cieszymy się, że w tym roku jesteśmy, bo te koncerty są naprawdę inne niż wszystkie inne nasze koncerty. Są po prostu... to jest po prostu Lato z Radiem, tak? Mawiałem, że królowa jest tylko jedna, dla wielu jest nią Ewa Farna. To właśnie na jej koncert czekali inowrocławianie i goście naszego miasta, wysoko oceniając nie tylko talenty Ewy, ale również samą imprezę. A jak się wam podoba ta impreza? Czy warto spędzać lato w Inowrocławiu? No oczywiście, jak co roku. A na kogo konkretnie pan przyszedł i dlaczego pan przyszedł dzisiaj finał Euro? No na Farną, nie? Przyszliśmy. Nie, na Sarsę. Na Sarsę? Na Sarsę. Ja bardziej na Farną. Nie jest pani zazdrosna? Dlaczego? Zaobrączkowane to już nie muszę. Tak, ale my jesteśmy tu, wypoczywamy i między innymi mamy dzisiaj czas wolny, bo jesteśmy w sanatorium. No, także przyszliśmy miło spędzić czas wolny, niedzielę po prostu.
Impreza nam się bardzo podoba. Ogólnie przyszliśmy dla wszystkich. Razem ze mną, chodźcie do mnie. Potwierdzam, na wszystkich. Ale myślę, że są jakieś szczególne upodobania. Nastolatki krzyczą Ewa Farna, tamta para się kłóciła, że jednak Sarsa jest lepsza, a pan, powiedzmy, że narzeczona czy żona nie słucha, na kogo konkretnie? No Ewa Farna chyba, myślę. Potwierdzam. Doborowe grono artystów, czy ktoś konkretnie przykuł waszą uwagę? Wszyscy świetnie śpiewają, naprawdę. Jest bardzo świetna zabawa i także jest super. Czyli lato z radiem w Inowrocławiu to fajny pomysł na rozpoczęcie wakacji. Tak, bardzo świetny, bardzo. Świętująca w tym roku dziesięciolecie obecności na scenie w Czechach artystka wygrała z finałem Euro 2016, bo gdy rozpoczął się jej koncert, nie zanotowano ubytków publiki. Tłumy pod sceną, ogień na scenie, artystka na huśtawce spoglądająca na Inowrocław z góry. Ten koncert na długo zapadnie w pamięci fanów. Przygotowałam setlistę utworów, które mogą ludzie znać. Czy to już są single, czy są to utwory z płyty. Zagram też najnowszy singiel Na ostrzu. Inaczej to takie utwory, które po prostu lubimy grać na żywo, więc nie powiem, że nic specjalnego, natomiast dla nas to są utwory, które po prostu lubimy grać na koncertach, co się sprawdzają na koncertach i widzimy, że ludzie dobrze na to reagują, więc taka setlista, która nie pozwala wypocząć słuchaczowi, a jednak żeby nie żałował, że zdecydował się nie na finał Euro, ale na dzisiejszy koncert. To nie jest oczywiście twoja pierwsza trasa lata z radiem i to jest rok taki szczególny dla ciebie, stąd też myślę pewne elementy, które trzeba wytłumaczyć chyba publiczności, o co w tym wszystkim chodzi. Tak, my w tym roku obchodzimy dziesięciolecie na scenie muzycznej w Czechach, w związku z tym też zrobiliśmy parę nowych elementów, przygotowaliśmy nowy show, mam nowy piękny statyw, mam na złoto ubranych chłopaków w zespole i mamy takie właśnie złote elementy, żeby celebrować na scenie. I myślę, że te elementy będziemy przenosić do Polski jeszcze do następnego roku, bo za rok dziesięciolecie w Polsce, więc wykorzystamy to jeszcze na scenie w Polsce w następnym roku. Ale będzie jeszcze nowe show do następnego roku, bo będą nowe piosenki, więc trochę z rzeczy się pozmienia na pewno. Zakładam, że znasz bardzo dobrze i kochasz lato z radiem. Za co? Tak, oczywiście. No jakby ja bardzo lubię te koncerty, bo zawsze jest mega przyjemna atmosfera. Wiem, że jest wszystko profesjonalnie przygotowane, co dla nas jest bardzo ważne oczywiście, żeby był komfort na scenie, techniczny i tak dalej. Więc jeżeli mamy po prostu za sobą piękną scenę, jest dużo kamer, jest przygotowana publiczność, profesjonalnie rozgrzewana przez konferencjerów, więc dla nas to jest zawsze super przeżycie, kiedy możemy wyjść na scenę i wiedzieć, że cała ta impreza jest fajnie przygotowana i że możemy być dumni, że jesteśmy tutaj, więc dla nas naprawdę w tym roku jedziemy 3 koncerty lata z radiem i parę lat wcześniej już jechaliśmy parę takich koncertów, więc naprawdę i dzisiaj jest bardzo fajnie, bo w zeszłym tygodniu chyba graliśmy, czy dwa tygodnie temu graliśmy, bo straszna ulewa. W ogóle podczas koncertu wchodzili ścierać wodę, żeby móc tam się w ogóle utrzymać, więc dzisiaj piękna pogoda, wszystko dobrze dopisuje, więc mam nadzieję, że ludzie nie będą żałowali, że są dzisiaj tutaj, a nie śledzą mecze Euro. Bo dla mnie, dla naszych chłopaków, no przekonywać ich, że koncert o 21:00 było trudne. Dziękuję.